w wiosce jest wszystko, bo praktycznie, znaczy ja nie, w ogóle nie opuszczałem wioski dopiero po starcie gdzieś tam. Jakoś pomyślałem w ogóle o tym, żeby wyjść gdzieś na miasto w Londynie i pozwiedzać cokolwiek, bo tak to generalnie człowiek się koncentrował na tylko i wyłącznie na tym, co ma zrobić, co go czeka, i, ale tam jest wszystko, jest, są stołówki, są, nie wiem, jakieś tam strefy rozrywki, także generalnie no, można powiedzieć, że jest to małe miasteczko, które, w którym jest wszystko, bo jest to otoczone generalnie jakaś tam, nie wiem, jednostka wojskowa, że no, generalnie wchodzimy tak i na bramki tutaj na lotnisku, to tak samo wchodzi się właśnie do wioski, do wioski olimpijskiej. Pewnie wioskę będziemy opuszczać, bo na treningi tak czy tak pewnie będziemy musieli tą wioskę opuścić, ale to przynajmniej co będzie nam niezbędne, to wszystko jest tam na miejscu.